Moim pierwszym gościem, co prawda telefonicznie, jest Krzysztof Skiba. Krzysztofie, dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, witam wszystkich. Jak miło cię słyszeć. Rozumiem, że jesteś człowiekiem nowych mediów i nowych technologii i telefon to jest jedyne medium, gdzie można cię złapać. No nie, no jestem też, funkcjonuję też w internecie. Także jesteś w internecie, dobrze. Ostatnio dość mocno nawet. No ostatnio mam wrażenie, że coraz mocniej twój komentarz dotyczący sytuacji spotkał się z bardzo gorącym odbiorem. Powiedz mi, jak wygląda w tej chwili sytuacja artystów, którzy musieli odwołać praktycznie wszystkie koncerty, wszystkie spotkania, spektakle. Czy ta sytuacja jest naprawdę tak krytyczna, jak się mówi? No sytuacja jest krytyczna, ale artyści nie są sami, bo dotyczy to wszystkich. To jest nadzwyczajna sytuacja i przecież nie tylko artystom odwołano koncerty, ale to bije ich finansowo. No ale także pracownicy biur turystycznych, pracownicy restauracji, pubów, kawiarni też nie mogą pracować. Ja trochę byłem zirytowany wypowiedziami gwiazd, bo mowa tutaj oczywiście są gwiazdy, są artyści, są robotnicy sztuki, są aktorzy, którzy grają w teatrach za psie pieniądze, są muzycy niszowych zespołów, dla których no, te pieniądze z koncertów to nie są jakieś kokosy, ale lekko zirytowanie postawa moich kolegów artystów, gwiazd, którzy użalają się nad sobą, którzy jęczą i stękają, że właśnie odwołano im te koncerty. Tymczasem no, to są osoby dość dobrze sytuowane. Niektórzy z nich to milionerzy. No wypadałoby w ciężkich czasach pomyśleć także o innych i mieć troszkę więcej empatii, nie być takim egoistą i mieć świadomość, że ta nadzwyczajna sytuacja, to co się wydarzyło, bije we wszystkich. A czy ten okres, powiedz mi, czy ten okres, ten bardzo kryzysowy okres dla artysty może być twórczy? To jest czas na autorefleksję. Ja właśnie w tym swoim poście, który przeczytało parę milionów osób w kraju, napisałem, że być może warto przewartościować swoje życie, zastanowić się, czy potrzebujemy tej torebki za 5000 zł, czy te buty takie drogie, czy ten drogi samochód są tak nam bardzo, bardzo potrzebne do życia. Warto dokonać takiej autorefleksji. Teraz jest na to właśnie czas. Wszystko po tym wirusie się zmieni. Naprawdę nasze wybory życiowe się zmienią, świat się zmieni. Wiadomo już, że to nie będzie trwało kilka tygodni, tylko co najmniej kilka miesięcy, więc musimy się nastawić na długi marsz i długą walkę. Jeżeli chodzi o artystów, mam nadzieję, że wszyscy latem czy jesienią odrobimy straty, będziemy dalej, jak to śpiewali niektórzy, jeszcze będzie przepięknie, będziemy występować dla zgłodniałej, mam nadzieję, kultury publiczności. Natomiast teraz zastanówmy się nad biedni mniejszymi od siebie, zastanówmy się nad tymi, którzy bardzo cierpią. Naprawdę to jest irytujące, kiedy słyszę te jęczenie właśnie w internecie artystów, że odwołano komuś spektakle czy koncerty. Pomyślcie o tych, którym w szpitalach teraz przesuwa się operacje. Ktoś czekał pół roku czy rok na operację, nie wiem, a teraz trafił do kolejki. Teraz przesuwa się to co najmniej o kolejne pół roku, czyli dalej możecie to boleć, dalej możesz kuleć, no bo są ważniejsze preferencje, wiadomo. Powiedz mi, ale respiratory przygotowuje się teraz dla tych zarażonych wirusa. Powiedz mi, jak w tej chwili wygląda twój dzień? Czy ty rzeczywiście przestrzegasz wszystkich zasad? Jesteś domatorem i co robisz w ogóle całymi dniami? Masz już posprzątane wszystko, umyte okna na święta, czy jeszcze nie? Nie. Znaczy, wiesz co, ja spędzam inaczej, bardziej twórczo. Ja dokonałem tak zwanego samoizolacji i samointernowania i razem z rodziną przebywam u siebie w domu. Mamy 20 metrów do lasu, więc pasujemy po lesie. Lasy są teraz puste. My mieszkamy przy lesie na Rogatkach Gdańska, więc mamy gdzie spacerować. Unikamy oczywiście tłumów, tylko jeden przedstawiciel rodziny co jakiś czas, kiedy już kończą się zapasy żywności,
robi krótki wypad do sklepu. Natomiast no nie, no wygląda to dosyć. Rano się budzę i poświęcam czas na gimnastykę i chodzę na bieżni, ćwiczę z ciężarkami. Potem jemy małe, lekkie śniadanie. Potem dużo czytam. Też piszę felietony, pracuję nad... Krzysztofie, muszę ci przerwać, bo tak jak słyszę to wszystko, co mówisz, to mam wrażenie, że rock and roll umarł. No wiesz co, trudno grać koncerty dla siebie samego. Trudno, nie wiem, występować dla własnej rodziny. Ja zawsze występowałem. Do rock'n'rolla jest potrzebna widownia. Do rock'n'rolla dobrze, jest potrzebna, dobrze. Mam nadzieję, że ona za chwilę wróci. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Pozdrów od nas, tamte rejony Polski. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie, proszę. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Krzysztof Skiba był z nami tutaj w Onet Rano.